nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. Bo Jezus odkupił nas, bo Jezus odkupił nas, dał życie swe. Do końca ukochał nas, do końca ukochał nas, wielbimy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. Bo Jezus odkupił nas, bo Jezus odkupił nas, dał życie swe. Do końca ukochał nas, do końca ukochał nas, wielbimy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, 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 chwała i cześć. Alleluja, 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 chwała i cześć. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, 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 chwała i cześć. Alleluja, 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 chwała i cześć. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, 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 chwała i cześć. Alleluja, 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 chwała i cześć. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. Czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg, mój Bóg. Czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg, mój Bóg. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. Siądźmy.
Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym, by wielbić majestat Twój, by ogłaszać swoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznać mógł. Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć. Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, Twa władza i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze instrumenty brzmią. Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym, by wielbić majestat Twój, by ogłaszać Twoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznać mógł. Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć. Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, Twa władza i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty czczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią. Niech nasze głosy Ciebie czczą, niech głośno instrumenty brzmią. Często się zastanawiamy, jaka ma być nasza modlitwa. I tak właśnie przygotowując się do tego wstępu, zastanawiałem się, co Pan Bóg chciałby nam powiedzieć w prostych słowach, jak mamy się do Niego modlić. Otwórzcie, kochani, Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, wersety od 7 do 8. I tam jest chyba najlepsza odpowiedź, w jaki sposób mamy się modlić. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Kiedy dziecko się rodzi, to się modli po swojemu. Znamy ten zespół Arkanoego. Oni tam śpiewają taką piosenkę Agugu. To jest język dziecięcia. Agugu. A jeszcze inne dźwięki dziecko wydaje. To jest modlitwa dziecka. My musimy wzrastać i wzrastamy w tej modlitwie. Niektórzy z nas, którzy wychowali się w kościele katolickim, prawosławnym, no wychowali się na modlitwach z modlitewników. Wyuczonych, wykutych. Bardzo często przez wiele lat egzaminy były z tych modlitw, poprawności tych modlitw. I pewien ubogi farmer, wracając późnym wieczorem do domu, no chciał się pomodlić. No i miał problem. I tak sobie wymyślił taką modlitwę. Panie Boże, zapomniałem modlitewnika z domu, a bardzo chciałbym się pomodlić. Więc pozwól, że ja 4 razy powtórzę alfabet, a ty z tych liter poukładaj sobie modlitwę. No jest to jakieś rozwiązanie.
Ale prosta modlitwa to jest taka, kiedy otwieramy nasze serce jak dziecko, które przychodzi do taty czy do mamy i mówi o swoich problemach, o swoich radościach, o swoich troskach, nie dobierając wcale cudownych, wspaniałych słów, ochów, achów, ale prosto, zwyczajnie, tato, to mi wyszło, to mi wyszło, to mi nie wyszło. No pani tam na mnie tak i tak spojrzała. I tak samo może wyglądać nasza modlitwa. Mamy mówić do Boga Ojca prostym językiem, najprostszym jak się da, płynącym prosto z serca. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy modlitwa ta będzie skuteczna? Nawet ta najprostsza? To otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 11 rozdział, 24 werset. I tam czytamy. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, a otrzymacie i spełni się wam. Co mamy robić w modlitwie? Wierzyć. W pewnej rodzinie był zwyczaj, że zapraszali swą pobożną ciotkę na majówkę. Taki coroczny wyjazd wspólny, rodzinny. No i któregoś dnia wszyscy zapomnieli o tym zaproszeniu. I gdy w końcu sobie przypomnieli, wysłali zaproszenie, to ciotka im powiedziała, że nie przyjedzie, za późno, modliłam się już o deszcz. Może czasami ta modlitwa nie wychodzi tylko dlatego, że nie wierzymy do końca w te słowa, które mówimy. One mają być proste, ale mają też wypływać z naszej wiary, z miłości. Miłość nie potrzebuje wielkich pokazów skuteczności, ale bardzo często wystarczy to, że wierzę w to, co mówię. Wierzę to, że ta modlitwa niesie tą łaskę, o którą proszę, dla drugiego człowieka, nie tylko dla siebie. Bo pamiętajcie, modląc się tak naprawdę za siebie, modlimy się za wszystkich, za każdego, którego spotykamy na naszej drodze. Dlatego módlmy się prostym językiem, ale z wiarą. Amen. Czy coś więcej nam trzeba do tego, abyśmy się modlili? Pamiętacie, kiedy Filip głosił słowo dla dostojnika królowej Kandaki? I kiedy ten uwierzył, to mówi, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie? Oto czas i miejsce na modlitwę. Co stoi na przeszkodzie? Dzisiaj będzie więcej o modlitwie, a to później. A teraz po prostu jest czas na modlitwę. Na czas na rozmowę z Twoim Ojcem. I nie jakimiś wyszukanymi słowami, z uklepanymi od lat, ale po prostu tak od serca. Powstajmy. Będziemy śpiewać, będziemy się modlić. Będziemy wielbić naszego Pana i Boga. Jezus najwyższego dzień chwały, Jezus najwyższego dzień czci, Jego imię jest ponad wszystko. Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go i my w pokorze chcemy Go uwielbiać. Każdy skłoni się i każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn. Panie nasz najwyższy, przyjmij hołd, wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. So
pierwszej godzie chwały. Jezus najwyższej godzin czci, Jego imię jest ponad wszystko. Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go i my w pokorze chcemy Go uwielbiać. Na imię Jezus każdy skłoni się, to Chrystus Boży Syn. Panie nasz najwyższy, przyjmij hołd, wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tak, władza i moc i majestat są w rękach Twych. Wznosi dziś Twa chwała. O Panie nasz. Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy, wcześnie o poranku i gdy noc kładzie się. Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebieską chwałę, dając nasze serca, by się stale zmieniać mógł. Chcemy Ciebie wielbić. Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy, wcześnie o poranku i gdy noc kładzie się. Tobie chcemy śpiewać, znieść niebieską chwałę, dając nasze serca, byś je stale zmieniać. Jeszcze raz, chcemy Ciebie wielbić, razem. Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy, wcześnie o poranku i gdy noc kładzie się. Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebieską chwałę, dając nasze serca, by się stale zmieniać mógł. Niech się wznosi dziś Twa chwała, o Panie nasz. To dla Ciebie nasze serca otwarte są. Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy, wcześnie o poranku i gdy noc kładzie się. Tobie chcemy śpiewać,
Wznieś niebieską chwałę, dając nasze serca, byś je stale zmieniać mógł. Niech się wznosi dziś Twa chwała. Ciebie nasze serca otwarte są. I chcę powiedzieć Tobie, że ja zawsze kochać będę Cię, bo w Tobie jest ktoś, kto na wieki trwa. Miłość Boża z tym, co nas jednoczy. Miłość Boża na wieki wieków trwa. Miłość Boża. I chcę powiedzieć Tobie, że ja zawsze kochać będę Cię, bo w Tobie jest ktoś, kto na wieki trwa. Zaśpiewaj z tej miłości pieśń memu Zbawcy Jezusowi za dzieła Twe. Stoisz na ulicy i stoi twój syn
i stoi całkiem obce dziecko. I twój syn zachowuje się tak, jak nie trzeba. To inne obce dziecko też zachowuje się, jak nie trzeba. Co bardziej ciebie dotyka? Czyje zachowanie? Tego chłopca obcego. No mój syn niech się zachowuje, jak chce. Tak? Nie? Okej. Na świecie głoduje mnóstwo dzieci, ale to jednak swojemu synowi czy swojej córce codziennie rano robisz śniadanie, albo może już nie. I kiedy przyjeżdżają po jakiejś długiej nieobecności, to robisz to, co lubią. Dlaczego to robisz? Bo to jest twój syn i twoja córka. To jest twój zięć. To są członkowie rodziny. Jest mnóstwo dzieci w naszym kraju, których potrzeby nie są zaspokojone i może nie mają zbyt dobrego ubrania, nie mają tych wszystkich gadżetów, które mają inne dzieci. Ale jednak troszczy się bardziej o swoje dziecko. Dlaczego? Co jest takiego, co powoduje we mnie, w tobie, w każdym z nas, że to nasze dziecko jest mi bliższe? Ja nie mówię tego w kwestii osądzenia, to jest po prostu stan faktyczny, tak, tak, tak jest. Tak jest. Zawsze mój syn, moja córka jest dla mnie bliższa. I kiedy, pamiętam, jeszcze byli mniejsi, to czasami, kiedy zwracałem im uwagę, że coś się stało nie tak, albo kiedy w szkole coś się stało nie tak, to oni wtedy mówili, a ktoś tam jeszcze zrobił też tak. Ja mówię, a ten ktoś mnie nie obchodzi. Ty mnie obchodzisz. Bo jesteś moją córką, bo jesteś moim synem. Pomiędzy nami jest coś, co nazywamy więzami krwi. Bez względu na to, czy wyrodny ojciec, czy wyrodna matka wyrzeknie się swojego dziecka, albo wyrodny syn, czy wyrodna córka wyrzeknie się swojego rodzica, bez względu na to, cokolwiek zrobisz, to są więzy, których nie jesteś w stanie zerwać. Bo wystarczy jeden test DNA, i wychodzi na to, że jesteśmy rodziną. Bo w twoich i w moich żyłach płynie bardzo podobna krew. Może nie taka sama. Czasami bardzo, bardzo podobna krew. O co temu naszemu pastorowi dzisiaj znowu chodzi? Po co on takie rzeczy nam opowiada? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad więzami krwi, jakie łączą nas z Bogiem, krwi Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie na krzyżu za nas, w kontekście naszej modlitwy. Wiecie, ja mogę dać dziecku sąsiadów 2-5 zł na loda, ale nie będę utrzymywał dziecka sąsiadów, tym bardziej, że oni mają 500+. Natomiast troszczę się o swoje dziecko. Bo to jest moje dziecko. Mam obowiązek, mam przywilej i mam pragnienie troszczenia się o swoje dziecko. Jak to wygląda w kontekście Ojca, Boga? Czy rzeczywiście Pan Bóg wysłuchuje wszystkie modlitwy wszystkich ludzi? Czy każdy z ulicy może po prostu pomodlić się i Pan Bóg wysłucha każdą modlitwę? Czy na wszystkie modlitwy Pan Bóg patrzy tak samo? Czy wszystkie modlitwy przed Bogiem mają tą samą wagę? Okazuje się, że chyba jednak nie. W 4 rozdziale pierwszej księgi Biblii czytamy taką sytuację. Pamiętacie, co tam się stało w 4 rozdziale? Było dwóch braci. Miał jeden na imię Kain, a drugi Abel i obaj byli synami Adama.
Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Czy coś było złego w ofierze Kaina? Chwasty przyniósł dla Pana Boga? Nie, przyniósł to, co pierwsze kłosy ściął z pola, przyniósł na ofiarę dla Pana Boga. W tej ofierze nie było nic złego. Można by powiedzieć, że ta ofiara była w porządku. Ale Kain nie był w porządku. Skąd to wiemy? A mianowicie stąd wiemy, że kiedy Abel złożył ofiarę, to jest powiedziane, że Pan Bóg spojrzał na Abla, a dopiero później na jego ofiarę, tak? Tak jest napisane? Halo? Nie śpimy. Jest tak napisane, czy nie? A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Bóg, zanim przyjmie ofiarę, to patrzy na tego, kto tą ofiarę przynosi. Śmiem twierdzić, że Bóg, zanim wysłucha modlitwę, to patrzy na osobę, która się modli. I pierwszym kryterium oceny człowieka, który się modli do Boga, to jest to, czy to jest Boże dziecko. To jest Boże dziecko. Czy jesteś mój? Czy wierzysz, o czym dzisiaj Piotr tak pięknie powiedział? Czy w twoich słowach modlitwy jest zawarta wiara? Zobaczcie, w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest powiedziane podobnie o innym człowieku Starego Testamentu, a mianowicie o Henochu. 11 rozdział, 5 werset. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Uwaga, zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Są ludzie, którzy się Bogu podobają i są ludzie, którzy się Bogu nie podobają. Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. Pan Bóg dla wszystkich ludzi dał Jezusa Chrystusa na krzyż, na zbawienie. Pan Bóg dzisiaj świeci swoim słońcem dla wszystkich ludzi i jego deszcz spada na wszystkich ludzi jednakowo. Ale są ludzie, którzy się Bogu podobają, a są ludzie, którzy się Bogu nie podobają. Słowo Boże mówi, że bez wiary nie będziesz się podobać Bogu. Więc jeżeli w sercu człowieka nie ma wiary, i to nie jakiejś tam wiary, że Bóg istnieje, ale jeżeli w sercu człowieka nie ma tej zbawiennej wiary, to ten człowiek się Bogu nie podoba. Koniec i dyskusji, nie ma. Dlaczego się Bogu nie podoba? Dlatego, że nie ma więzów krwi między Bogiem a tym człowiekiem. Jest tylko więź między Stwórcą a stworzeniem, ale nie ma więzi ojca, syna, ojca, córki. To nie uczynki usprawiedliwiają człowieka, ale człowiek powoduje, że jego czyny są sprawiedliwe. Zaraz to wytłumaczę, o co chodzi.
To, czy jesteś dobrym człowiekiem, nie wynika z tego, jak dużo dobrych uczynków uczyniłeś. To, czy jesteś dobrym człowiekiem, wynika z tego, kim stałeś się w Jezusie Chrystusie. Niektórzy ludzie tego nie rozumieją. Mówią, trzeba dobrze czynić, żeby być dobrym człowiekiem. Nie. Dobrze czynić, bo jesteś dobrym człowiekiem. Dobre drzewo wydaje dobry owoc. To nie owoc stanowi o tym, czy drzewo będzie dobre, czy nie. To drzewo stanowi o tym, czy owoc będzie dobry, czy nie. To drzewo trzeba nawozić, to drzewo trzeba podlewać, tak? Szczególnie te młode drzewa. To pod drzewo gdzieś tam na wiosnę ktoś okopuje drzewo i tam tego obornika czy czegoś tam nadrzuca, później przysypie jeszcze coś tam. To drzewo trzeba opryskać, aby wydało dobry owoc. Problemem dzisiejszego świata, dzisiejszego również niestety chrześcijaństwa jest to, że ludzie próbują wydawać dobre owoce, ale pień jest zepsuty, ale korzeń jest zepsuty. Ale nie ma więzi z Chrystusem, a bez więzi z Chrystusem dobre owoce, dobre uczynki są jak co? Jak szata splugawiona. Tak mówi Biblia. Dopóki nie jestem pojednany z Bogiem, dopóki nie mam udziału w tym, co Jezus Chrystus uczynił dla mnie na krzyżu, dopóki nie mogę powiedzieć, że jestem Bożym dzieckiem, dopóty moje modlitwy nie mogą być, nie może nikt powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Jest bardzo możliwe, że Pan Bóg wysłucha modlitwę w twojej sprawie. Ale zawsze życzliwiej spojrzy, inaczej przychylnie i życzliwie spojrzy na modlitwę swojego dziecka, niż na modlitwę kogoś, kto nie jest jego dzieckiem. I tu bardzo ważna rzecz dla nas, wierzących ludzi. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy modlili się o nasze rodziny, o naszych wujków, ciocie, braci, siostry, rodziców, teściów, którzy są niewierzący. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to wasze modlitwy jako ludzi wierzących są ofiarą miłą przed Bogiem i są gwarantowane, że będą wysłuchane. W taki czy w inny sposób, w tym lub w innym czasie, ale będą wysłuchane. To wy, jako dzieci Boże, macie przystęp do arcykapłana, jakim jest Jezus Chrystus. Ludzie, którzy nie znają Boga, nie mają takiego przystępu. Oni się modlą do Boga. Oni zawołają nawet w godzinach trwogi do Boga, ale to nie jest ta sama modlitwa, co wasza modlitwa. Dlatego tutaj tak wielka odpowiedzialność leży na nas, jako na ludziach wierzących, jeśli chodzi o modlitwę. Dlatego potrzebujemy się modlić. W objawieniu Jana jest bardzo ciekawy fragment. W 8 rozdziale, w 3 wersecie czytamy tak. Jan jest zachwycony do nieba i ma pewne widzenie. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Aby je ofiarował wraz z czym? Z modlitwami kogo? Kochani. Anioł złożył przed Bożym tronem ofiarę wspaniałą, cudowną, a do tej ofiary dołożone było co? Modlitwy wszystkich świętych. Jeśli tak, to jednak nasza modlitwa ma bardzo wielkie znaczenie.
księdze Izajasza w 56 rozdziale, w 7 wersecie Izajasz mówi takie słowa. Pan Bóg obiecuje Izraelowi tak. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Moja i twoja modlitwa bez Bożego udziału, bez Bożego wstawiennictwa, bez Chrystusowego wstawiennictwa nie znaczy nic przed Bogiem. Wiecie, co czyni modlitwę ważną? Wiecie, co czyni modlitwę przychylną Bogu? Wiecie, co powoduje, że twoja modlitwa i moja modlitwa jest ważna przed Bogiem? Jezus Chrystus. Pamiętacie sytuację, kiedy Jakub przyszedł wyłudzić pierworództwo od swojego ojca? Pamiętacie? Ezaw był pierwszy, Jakub był drugi. Błogosławieństwo ojca było tylko dla pierwszego syna. Ale Jakub wraz z matką wymyślili coś takiego, żeby ukraść to pierworodztwo. Więc zrobił mu dobre jedzenie, no bo Ezaw był myśliwym, polował, zrobił mu dobre soczewice, tak? Taki mały groszek, maleńki, takie połóweczki, można kupić. Do tego pewnie jakiegoś mięcha tam, jakieś baraninki dołożył, albo jakieś dziczyzny, skwareczków. A matka mówi, ojciec jest ślepy, ale nie głupi, więc na swoje ręce przywiąż, co? Fragmenty skóry, jak cię dotknie, to poczuje włosy i będzie myślał, że to Ezaw, bo Ezaw był taki zarośnięty. I co? Jakub przyszedł do swojego ojca, dał mu jeść, poprosił o błogosławieństwo i ojciec po rękach poznał, że to jest Ezaw. Kochani, przykład może jest taki trochę słaby, ale jeżeli Pan Bóg dotyka się ciebie i nie czuje tego tym dotykiem Jezusa Chrystusa, to nie ma błogosławieństwa i nie ma wysłuchania modlitwy w twoim życiu. To nie licz na to, że wszystko, co mu powiesz, on to wysłucha i on to zrobi. Jeśli dotyka ciebie, jeśli patrzy na ciebie i nie widzi w tobie Chrystusa, jeżeli twoje życie nie zostało powierzone Jezusowi Chrystusowi, jeżeli twoje życie nie ma tego zapachu, tej woni Chrystusa, jeżeli twoje życie nie ma tej miękkości Chrystusa, to nie licz na to, że Pan Bóg będzie cię słuchał. I wtedy jest jak z tym alfabetem, co Piotrek mówił. Jeżeli się człowiek modli do Boga i używa różnych formułek, to rzeczywiście mógłby mówić A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, X, Y, Z i tak dalej, i tak dalej. Mógłby tak powtarzać i nie ma znaczenia, czy będzie mówił alfabet, czy będzie mówił Zdrowaś Mario, czy jakieś inne modlitwy. Nie ma znaczenia przed Bogiem żadnego. Żadnego. Bo nie ma więzów krwi. I dla Pana Boga jesteś jak dziecko sąsiada. Jesteś jak dziecko sąsiada. Dopóki nie będziesz zaprzyjaźniony i pojednany z Bogiem, dopóty nie masz Ducha Świętego w sobie, dopóki nie jesteś dzieckiem Bożym, nie masz wsparcia Ducha Świętego w swojej modlitwy, twoja modlitwa jest jak cymbał brzmiący, jak miedź brzęcząca. W liście do Galacjan, w 4 rozdziale, w 6 wersecie, apostoł Paweł mówi do tego zboru w Galacji takie słowa. Galacja, pamiętacie tam, tak? Pod Morzem Czarnym, tam na Półwyspie Galacja. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha swego do serc waszych, wołającego, co? Abba,
Ojcze! W tym mieście do mnie mogą wołać ojcze tylko dwie osoby. Jonatan i Hanka. Dzieci mają taką zabawę głupią, że idzie dwóch chłopców przed kościołem, wychodzi para młoda z kościoła i jeden mówi, zobaczysz, jaka będzie zaraz za dyma. I podbiega do pana młodego, tato, tato! Możesz se mówić do obcego człowieka, tato, ale on nie jest twoim ojcem, bo nie ma więzi. Ale ponieważ jesteś Synem Bożym, ponieważ Duch Święty zamieszkał w tobie, ponieważ jest ta więź krwi Jezusa Chrystusa przelanej na krzyżu, możesz w Duchu Bożym zawołać do Boga jak? Abba, Ojcze. Bo jesteś Bożym dzieckiem. Bóg brzydzi się nie tylko grzechem, nie tylko grzesznym postępowaniem ludzi, którzy są mu obcy, ale dla Boga nawet ich religijność, ja nie mówię wiara, religijność, jakieś formy religijności są obrzydliwością przed Bogiem. Pozory religijności są obrzydliwością przed Bogiem. Jeżeli nie jesteś dzieckiem Bożym, a robisz te wszystkie fikołki i różne inne rzeczy, które ludzie robią, klękania, padania, żegnania się, chodzenie na kolanach po schodach, na kolanach do jakichś tam świętych miejsc, picie tej wody z tego czy innego źródełka, to wszystko jest przed Bogiem obrzydliwością, jeśli to nie jest wyrazem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa. Podnoszenie rąk, opuszczanie rąk, wstawanie, klękanie, to nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem, jeśli nie jesteś dzieckiem Bożym. Modlitwa sama w sobie nie jest grzechem, ale modlitwa płynąca z wiary. A modlitwa Jego niech mu będzie poczytana za grzech, mówi psalmista w 109 psalmie, werset 7. Bezbożnemu. Jeśli modlisz się jako dziecko Boże, jest inna sytuacja. Zobaczcie, że jak człowiek jest chory, to może jeść dobre rzeczy, a i tak te dobre rzeczy nie służą jego zdrowiu. Jak człowiek jest naprawdę chory, to i rosołek babci nie pomaga. A zdrowy człowiek je dobre rzeczy i te dobre rzeczy są przetwarzane na dobre rzeczy w naszym organizmie. Skoro Bóg najpierw przyjmuje osobę, a później dopiero jego uczynki, to jak człowiek może być usprawiedliwiony przez uczynki? Nasz kraj, oprócz tego, że ma różnego rodzaju problemy ekonomiczne, polityczne, konstytucjonalne i jeszcze inne, największy problem naszego kraju jest to, że cały kraj tkwi w jednym wielkim, błędnym przekonaniu, że to uczynki usprawiedliwią człowieka. I najpierw żyjemy przez te 50, 60, 70, 80 lat w przekonaniu, że musimy dobrze czynić, abyśmy poszli do nieba. Później człowiek umiera i jego rodzina żyje w przekonaniu, że teraz oni muszą coś zrobić, żeby ta osoba dostała się do nieba, bo przecież jest w czyśćcu. A wszystko to ma swój początek w jednym błędnym niezrozumieniu Pisma Świętego, które mówi: łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków,
aby się kto nie chlubił. Bóg nie wysłuchuje człowieka ze względu na ilość modlitw, ze względu na jakość modlitw, ze względu na głośność modlitwy. Co myślisz, że jak będziesz się mocno darł, to Pan Bóg cię lepiej usłyszy? Był taki Eliasz, pamiętacie Eliasza? I on tam założył się z prorokami Baala, że złożą ofiarę i będą się modlić, każdy do swojego Boga, żeby ta ofiara spłonęła. I kiedy oni tam modlili się, kiedy się cieli, tak? Pamiętacie tą historię ze Starego Testamentu? Polecam. I w pewnym momencie zaczęli tam wołać do swojego Boga i wtedy Eliasz zaczął się z nich naśmiewać i mówi: głośniej wołajcie, bo może wasz Bóg śpi. Nasz Bóg nie śpi. Naprawdę nie śpi. A ci, co myślą, że muszą bardzo głośno do Niego wołać, to być może powinni zacząć od tego, żeby stać się Jego dziećmi. Wiecie, że głos dziecka wyłonisz z tłumu? Słyszę jakiś hałas. Gdzieś tam ludzie rozmawiają i nagle odzywa się mój syn. Ja słyszę, że to jest mój syn. Gdzieś tam w jakiejś innej grupie słyszę, ktoś coś mówi, słyszę, że to jest moja córka. Bóg zna głos swoich dzieci. I Bóg rozróżnia głos swoich dzieci od głosu tego świata. A więc usprawiedliwienie. Jeżeli będziemy wierzyć w usprawiedliwienie z ofiary Jezusa Chrystusa, to nasze modlitwy będą wysłuchane. Natomiast jeżeli będziemy wierzyć w usprawiedliwienie z nas samych, to będą niewysłuchane. Jeśli jestem pojednany z Bogiem, to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli jestem pojednany z Bogiem, jeśli nie jestem w stanie wojny z Bogiem, jeżeli mamy wojnę między jednym państwem a drugim państwem i wyobraźcie sobie taką sytuację, na przykład Związek Rosja ma wojnę z Polską. I w pewnym momencie w czasie tej wojny w Polsce kończą się pieniądze i mówią do Putina: panie Putin, my potrzebujemy pożyczyć 20 miliardów dolarów od pana, bo nie możemy dalej z panem walczyć. Wyobrażacie sobie coś takiego? Jeżeli człowiek jest wrogiem Boga, jeżeli jego życie jest totalnym zaprzeczeniem czegokolwiek, co mamy w ramce pod tytułem wiara w Jezusa Chrystusa, jeżeli jest wrogiem Boga, jeżeli jego życie jest wrogie Bogu, jeżeli jego nastawienie do innych ludzi wierzących jest wrogie Bogu, to jak może prosić Boga, ażeby pobłogosławił dalszą walkę z Bogiem? Wyobrażacie sobie to? To by dopiero było kuriozum. Więc Pan Bóg nie może błogosławić rzeczy, które nie tylko nie są niezgodne z Jego wolą, ale rzeczy, które są wbrew albo przeciwko Jego woli. Pokój mając z Bogiem. Ale nawet mając pokój z Bogiem, czasami zdarza nam się zrobić coś nie tak przed Bogiem. Tak jak dzieciom zdarza się zrobić coś nie tak wobec swoich rodziców. Przestają być dziećmi wtedy? Nie przestają być dziećmi. Ale rodzice mogą, tak, mogą poczuć się, na przykład mogą poczuć się urażeni, zasmuceni. Co jeszcze mogą poczuć? Rozczarowani, rozgniewani, oszukani. Tak? I kiedy takie dziecko zrobi coś takiego, że rodzic po prostu wciska głowę w poduszkę i płacze i mówi: Panie Boże, co mi to moje dziecko nawywijało? A za chwilę to dziecko przychodzi i mówi: dobra, tata, ale teraz to mi tutaj zrób dla mnie to i tamto, albo daj mi to czy tamto. Jak gdyby nigdy nic. To wtedy na takie dziecko mówimy, że jest bezczelne. Tak? Tak czy nie? Halo? A pomyśl o tym, kiedy ty ostatnio byłaś bezczelny przed Bogiem.
Zdarza nam się. Zdarza nam się zgrzeszyć, zdarza nam się Boga zasmucić, zdarza nam się rozczarować, zdarza nam się, że Bóg może się na nas troszeczkę zagniewać za jakieś rzeczy, które zrobimy, a my sobie jak gdyby nigdy nic modlimy się i prosimy, nie? I Pan Bóg tak się patrzy i mówi: hej, ty masz ze mną sprawę do załatwienia. Zacznij, praszam. Tatuś, przykro mi z powodu tego, co zrobiłem. Naprawdę jest mi przykro. Nie wiem, jak to się stało. Albo czasami wiem, jak to się stało. No, chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. Tatuś, błagam cię, proszę cię, przebacz. Jeżeli są jakieś konsekwencje, tatuś, jestem gotowy te konsekwencje ponieść. To jest droga modlitwy. Dlaczego Pan Bóg czasami nie wysłuchuje nie tylko modlitwy ludzi niewierzących, ale czasami nie wysłuchuje również modlitwy ludzi wierzących? A to dlatego, że właśnie idą do Pana Boga, przepraszam za wyrażenie, może nie powinno paść tutaj z kazalnicy, ale na bezczelnego. Żyją w grzechu, poniewierają się w grzechu, grzech ma w ich życiu pełną dowolność, a oni przychodzą do Pana Boga i się modlą. Jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby się nigdy nic nie stało. I później się dziwią, że Pan Bóg nie chce ich słuchać. Jak dziecko, które się dziwi, że tatuś nie chce słuchać. Dziecko okłamało, zrobiło coś tam złego i przychodzi i mówi: tatuś, daj to czy tamto. Daj mi 1000 zł na nowego iPada. A tatuś patrzy i mówi: dziecko kochane, co ty? Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Pamiętacie? Wiecie, on nie przestał być synem. On tam przy tych świniach dalej był synem. Ale on doszedł do takiego punktu, do którego my, jako ludzie wierzący, czasami też musimy dojść. Do zrozumienia, że zgrzeszyliśmy. I to jest w naszym życiu najtrudniejsze. Uwierzcie mi, w moim życiu i w waszym życiu i w twoim życiu na 100%. To jest najtrudniejszy moment, żeby zrozumieć, że zrobiłem coś źle i żeby to powiedzieć Panu Bogu. Powiedzieć: Panie Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I może już nie jestem godzien nazywać się swoim synem. Uczyń mniejszym ze swoich sług. A Pan Bóg co bierze? Bierze szatę, bierze pierścień, sandały i tuczne ciele. Bo oto syn mój, który był zgubiony, umarły, ożył. Oto syn mój, który był zgubiony, wrócił. Zobaczcie, jak wspaniałym ojcem jest Pan Bóg. To, że większość tego świata nie chce go mieć jako swojego ojca, to jest bardzo przykra i naprawdę powinna spędzać nam sens z oczu sprawa, że nasze rodziny, nasi bliscy, nasi znajomi nie chcą go znać jako ojca. Ale to, że my czasami nie potrafimy wrócić do niego jak do ojca, to jest jeszcze gorsze. Szanuj ojca i matkę, tak mówi przekazanie, tak? My Pana Boga musimy też szanować. Też musimy go szanować. Oddawać mu należną cześć. Wiecie, jak ktoś ma złe wzorce w domu i tata to jest kolega, a mama to jest koleżanka, no to ma problemy też z oddawaniem czci Bogu. Tata jest zawsze tata, a mama jest zawsze mama. A Pan Bóg jest Pan Bóg. Jeśli chcesz, żeby ciebie słuchał, to po pierwsze musisz być jego dzieckiem, a po drugie musisz go szanować. I żyć w pokoju z nim i w pojednaniu z nim. I ręczę ci, że on nigdy nic nie zrobił takiego, co by działało przeciwko temu pokojowi i przeciwko temu pojednaniu. Jeżeli coś się psuje, to tylko z naszego powodu. Nie ma innej Piotr powiedział do Szymona Czarnoksiężnika w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, 22 i 23 werset.
Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Módl się do Pana, aby Ci był odpuszczony Twój grzech. I to jest początek wysłuchanej modlitwy. To jest początek wysłuchanej modlitwy. Chcemy się modlić. Lubimy się modlić. Nie jest nam łatwo się modlić. Diabeł robi wszystko. Jak sobie jakiś czas poświęcasz na modlitwę, to diabeł zrobi wszystko, żeby tego czasu nie było i żeby to zniszczyć w jakiś sposób. Dlatego tak ważna jest społeczność, na której możemy się razem zachęcać do modlitwy i wspierać w modlitwach. I uczyć się modlić o siebie. Wiecie, tak słuchałem dzisiaj modlitw, jak się modliliście o siebie nawzajem, jak się modlimy tutaj. To jest coś cudownego. Wiecie, co wywarło największe wrażenie na ludziach niewierzących, którzy byli na 20-leciu naszego zboru? Właśnie modlitwa. Kiedy była modlitwa, to ludzie niewierzący, z którymi rozmawiałem, którzy byli obecni, powiedzieli, że dla nich to było coś takiego niesamowitego. Zachęcam nas do modlitwy. Pochylmy nasze głowy. Ojcze niebiański, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś naszym Ojcem i dlatego nas wysłuchujesz, dlatego nas słuchasz. Dziękuję Tobie za to, że dałeś nam Twojego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być przesiąknięci tą Jego wonią, Panie, abyś mógł na nas spojrzeć łaskawie. Panie, prosimy Ciebie o nas, abyś nas uczył się modlić, abyś nas, Panie, wspierał w naszej modlitwie, abyś dawał nam siły do modlitwy. Także, Panie, abyśmy umieli szukać rzeczy, które są przeszkodą w naszej modlitwie. Abyśmy zawsze przychodzili do Ciebie w takim szacunku i w posłuszeństwie. Abyśmy umieli także, Panie, mówić o rzeczach, które musimy Ci wyznawać. Panie, dzisiaj jako społeczność, jako zbór zanosimy nasze modlitwy do Ciebie, nasze uwielbienie, naszą chwałę dla Ciebie. I Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty nazwałeś nas synami, córkami i dałeś nam Ducha Świętego, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Abba, Ojcze. Dziękujemy Tobie za to. Błogosław, Panie, nas w tym tygodniu, w następnych dniach. Panie, proszę Ciebie o tych, którzy wyjeżdżają, abyś był przy nich, abyś był z nimi, abyś był, Panie, także z tymi, którzy zostają, pocieszył ich serca, także dał im wsparcie. Proszę Cię, Panie, o wszystkich chorych, którzy dzisiaj potrzebują tak bardzo dotyku Twojej ręki, ręki cudownego lekarza. Panie, proszę Cię o tych, którzy są przygnębieni, którzy są spracowani i obciążeni, Panie, aby oni znaleźli wytchnienie w Twoich ramionach, Panie. Abyśmy w Twoich ramionach mogli się skryć za każdym razem. Panie, błogosław nas, daj nam dobry czas, zachowaj nas od złego, zachowaj nas od złych ludzi, od złych rozmów, od złych sytuacji, daj nam bezpieczną drogę, Panie. I prosimy Ciebie o tą społeczność, o moich braci i siostry, o moich przyjaciół, naszych sympatyków, Panie, aby szczególnie ci, którzy jeszcze nie stali się uczestnikami, zakosztowali gdzieś daru Twojej łaski, ale jeszcze nie są uczestnikami tej łaski, Panie, aby ta decyzja w ich życiu dojrzewała i dojrzała do tego, aby stali się Twoimi dziećmi. Niech Was błogosławi Pan Bóg Wszechmogący, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Zaśpiewamy pieśń. W czasie tej pieśni brat Marek zbierze kolektę. A ja chciałem tylko powiedzieć, że
Jest kawa, jest ciasto, jest coś zimnego do picia, jak ktoś chce, i serdecznie wszyscy są zaproszeni na wspólną społeczność po naszym nabożeństwie. Czy są jeszcze jakieś pozdrowienia? Nie ma już więcej pozdrowień. Z radia też nie ma żadnych pozdrowień dzisiaj. Dobrze, okej. Społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen.